horror w klimacie lat 30., który odwołuje się do prozy Lovecrafta, wziął dwóch genialnych aktorów, Willema Dafoe i Batmana Roberta Pattisona, ziomek, który zrobił wcześniej The Witch i film, który oszołomił wielu, zaskoczył wielu, a dzięki petycji polskich fanów trafi do polskich kin, czyli Lighthouse, Latarnik. Czy to faktycznie takie znakomite, klimatyczne kino, a może przegadane, przeintelektualizowane, hipsterski kawał gówna, który po prostu idealnie nadaje się na festiwale i wy powinniście go unikać, bo to jest typu film, że będą o nim gadać hipsterzy, jak to on jest cudowny i ma 15 różnych znaczeń, a tak naprawdę znaczenia tam nie ma żadnego. Dead Winslow. Latarnik opowiada historię, nie zgadniecie, latarnika i jego pomocnika, którzy wyruszają na wyspę, na której jest latarnia, żeby tą latarnią się zajmować. No i oczywiście są tam sami, więc ta sytuacja robi się coraz gęstsza, gęstsza, gęstsza i gęstsza. No i może tam są potwory, a może tych potworów nie ma, może jest tylko alkohol, a może tego alkoholu nie ma, może wszystko się dzieje w ich głowach. Oczywiście to odizolowanie od świata, to, że oni są sami ze sobą, tylko muszą przebywać, wpływa na nich coraz bardziej z każdym momentem filmu. No i film bardzo cierpliwie podąża za ich odpływaniem w otchłań szaleństwa. Reżyser Robert Eggers, który wcześniej zrobił całkiem niezłe, a może nawet znakomite The Witch, skoncentrował się w tym filmie, żeby zbudować nam cudowny klimat. I nawet jeżeli będziesz krytykiem tego filmu, powiesz, a to taka wydmuszka, to nie możesz odmówić mu klimatu, poczucia takiego troszeczkę zagrożenia, ale bardziej poczucia, że z każdą minutą ty jako widz mniej rozumiesz, co się dzieje. Mniej wiesz, co jest rzeczywistością, co nie, w którym momencie im odwala, w którym momencie nie, w którym momencie który z nich żartuje, w którym momencie jest bardzo prawdziwy, na czym polega ich prawdziwa tożsamość, czy jest jakaś ich prawdziwa tożsamość, ponieważ tutaj każda właściwie kolejna scena bardzo powolutku, zamiast odkrywać prawdę o bohaterach, ona nam dodaje kolejną warstwę niewiadomych, kolejną warstwę pytań i ja po seansie prawie dwugodzinnym nie czułem, że ja rozumiem tych bohaterów, nie czułem, że rozumiem, co tam się wydarzyło. Nie mogę wam powiedzieć, że ja doskonale wiem, co się stało, ponieważ ten film tak ładnie balansuje na linii pomiędzy rzeczywistością, fikcją, ułudą, a także urojeniami alkoholowymi. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie właśnie tego, że jeden i drugi bardzo lubią sobie popić i pójście nawet w inną stronę, że jeżeli chcemy obedrzeć cały film z klimatu horrorowo podobnego, to możemy zostawić film, który opowiada o szaleństwie po spożyciu ogromnej ilości alkoholu i wciąż będzie to ciekawa podróż w psychikę ludzi, którzy zatracili kontakt ze światem zewnętrznym dzięki temu, że miliardy ton hektolitrów alkoholu znalazły się w ich ciele. I wciąż będzie to bardzo przyjemna rozrywka. Szczególnie, że będzie to przyjemna rozrywka, ponieważ zarówno muzyka, która ci tutaj ryje banie, bardzo fajnie jest na przykład połączona w wielu scenach z rytmem fal, z rytmem obracania się latarni, więc muzyka tutaj jest połączona, to jest troszeczkę taki underscore, który wykorzystuje bardzo obecne dźwięki, które są na wyspie, bo na wyspie nie ma za dużo dźwięków, więc wykorzystuje to i na przykład je podgłaśnia, irytuje i to ma nas irytować i to ma sprawić, że my jako widzowie sami troszeczkę kurzamy się, jesteśmy na granicy, Jezu, jak mam tego dosyć, więc tutaj wystarczy popchnięcie, by nam odwaliło, byśmy my przestali patrzeć na świat, można powiedzieć, trzeźwo. Zatem ta muzyka cudownie współgra. Oczywiście zdjęcia. Film jest kręcony w stylu, ja bym powiedział teraz, jakby to powiedzieć, Instagram Vision, czyli mam praktycznie kwadratowy, co dla mnie przypomina horrory z lat 30. Zresztą te ujęcia czasami są tak jak horrory z lat 20., 30., czyli horrory nieme praktycznie. Mamy bardzo dużo ujęć, mamy twarz i ta twarz wyraża jakieś emocje. Mi to kojarzy się z pierwszym Frankensteinem. Tutaj jest ogromne wyczucie tego klimatu wczesnych horrorów, a jednocześnie ja nie mogę powiedzieć, że zaklasyfikowałbym ten film jako horror, ponieważ on bardziej bawi się atmosferą i jeżeli lubisz horror, który się bawi atmosferą, to moim zdaniem tu będziesz się bawił świetnie. Jeżeli lubisz film, który próbuje cię wyprowadzić z równowagi i jego głównym celem nie jest to, że zbudować świat, który ty sobie oglądasz z zewnątrz, tak, haha, ale fajny świat, tylko sprawić, że ty wnikasz do tego świata i jesteś coraz bardziej taki, co jest nie tak, ale dlaczego, ale i czujesz się, jest ci niewygodnie w tym miejscu, w którym jesteś, no to latarnik jest zdecydowanie dla ciebie. Szczególnie, że nie tylko ujęcia, przepiękne zdjęcia są niektóre, o Jezu, jakie cierpliwe zdjęcia i to wykorzystanie
balansu czerni i bieli, bo całość jest czerni i bieli nakręcona. Genialnie. Niektóre ujęcia, gdzie oczywiście mamy tylko oczy, widzimy jedno oko. Obserwujemy wiele rzeczy przez perspektywę właśnie tego, że tu jest cień. Mamy skały, które są tak czarne, że właściwie ich nie widać. One są bardziej czarne niż powinny być. Woda, która jest czasem bielsza, czasem jest też mroczna i czarna. Czarna woda. Więc jest tutaj zabawa kolorami, która genialnie domyka ten cały styl. Ale ten cały styl byłby niczym, gdyby dwójka aktorów tego nie uciągnęła. Ale to, co robią Willem Dafoe i Robert Pattinson, czapeczka z głowy. Ja już od dawna wierzyłem, że Robert Pattinson idealnie wypada w roli creepów. Creepów takich strasznych, bardzo zbyt intensywnych ludzi, których nie chciałby spotkać na ulicy. I tutaj dokładnie w takiej roli jest. A z drugiej strony, w czym najlepszy jest Willem Dafoe? W Szaleńcach! No i kurczę, tutaj jest takim cudownym szaleńcem, że to jest, że gdy on się uśmiecha w swoim creepy uśmiechu, a potem chwilę przechodzi w coś normalnego, a jestem bardzo spokojnym, zwykłym latarnikiem, to tobie mózg rozwala. What made your last keeper leave? He believed that there was some enchantment. In the light. Ale! Pojawia się jedno wielkie ale. Czy to jest film, który moim zdaniem się sprzeda? Co wiem, powinien trafić do polskiej dystrybucji już 29 listopada bodajże? Moim zdaniem nie. Absolutnie nie. Dlaczego? Ponieważ, kurczę, nie wiem jak sprzedać ten film. Zwiastuny nic ciekawego nie pokazują i jeżeli nie jesteś już zainteresowany tematem, ponieważ znasz reżysera, ponieważ wierzysz w aktorów, ponieważ znałeś te nowinki z festiwali o tym, o, ale to jest nowe i tak dalej, to jak zobaczyłbyś to jako taki typowy po prostu chodziciel do kina, taki zjadasz popcorn, zobaczysz ten zwiastun, mówisz nie i idziesz dalej. Zatem w ogóle dla mnie decyzja wypuszczenia tego w kinach, ponieważ wyszły jakieś tam petycje, nie wiem, od Filmawki czy od kogoś tam, to jest głupia decyzja. Zdecydowanie wolałbym ten film, żeby wyszedł dużo wcześniej na Netflixie. Takie jest moje zdanie, on by więcej zebrał na Netflixie, bo idealnym dla mnie miejscem oglądania tego filmu to jest miejsce, gdzie siadasz sobie w zamkniętym pokoju, w zamkniętym domku, ciemno, gasisz wszystkie światła, włączasz na jakimś dużym monitorze, otwierasz sobie okno i najlepiej, jeżeli mieszkasz przy plaży albo przy lesie i masz akompaniament dźwięków lasu albo dźwięków plaży, mewy i tak dalej, który towarzyszy się i łączy się z tym, co słyszysz w swoim telewizorze czy na swoim rzutniczku. Wtedy to łączy się w taką cudowną atmosferę, że po dwóch godzinach możesz się zapisać do psychiatryka, bo prawdopodobnie straciłeś wszystkie zmysły i już nigdy nic nie będzie takie same. Went mad, he did. Tall tales. But... Zostało jeszcze pytanie, czy to jest wierne wzorowanie prozy Lovecrafta, na której się wzorował ponoć Robert Eggers. No ja, moja odpowiedź jest taka, że ja Lovecrafta znam średnio, więc mnie to kompletnie nie interesuje. Dla mnie Lovecraft niestety zawsze będzie osobą, która każda postać czarna była zawsze negatywna, zawsze zajmował seksista i rasista, więc sorki, nie każdy pisarz SF musi mnie jarać. Jeżeli ma być pisarz SF, to zdecydowanie wolę Philipa K. Dicka, który tych problemów nie miał. Próbując na koniec przeanalizować krytykę, którą gdzieś przeczytałem na temat tego filmu, że na przykład, że jest to film, który jest głównie atmosferą i taką wydmuszką, że udaje, że mówi więcej, a tak naprawdę, no po prostu to jest trochę psychodela, to jest zabawa dwójki pijanych aktorów, którzy cudownie się bawią na planie. Moim zdaniem to jest bardzo wierna recenzja filmu i ja spokojnie bym powiedzieć, to jest film, który jest tylko wydmuszką, gdzie mamy dwójkę aktorów, którzy się bawią świetnie na planie. I wciąż daje to bardzo fajny efekt. Nie każdy horror musi mieć 15 warstw, nie każdy horror musi mieć miliard innych znaczeń i nie zapamiętam Latarnika jako film, który zmienił horror na zawsze, zmienił kinematografię, tylko jako bardzo przyjemne doświadczenie, w tym jak bardzo nieprzyjemne jest to doświadczenie, nieprzyjemne oczywiście celowo i czasem wystarczy. Naprawdę wystarczy. Zatem jeżeli macie ochotę na tego typu klimaciki, lubicie The Witch, to moim zdaniem to będzie dla was znakomity seans i możecie na Latarnika się wybrać. Latarnik był na American Film Festival, gdzie teraz jestem. Tutaj w takiej pięknej kanapie sobie siedzę. Kulonik jest tutaj pode mną. Zatem ja wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli macie ochotę na więcej tego typu filmów. Jeżeli chcecie, żebym miał taką kanapę, to musicie napisać do Netflixa. Netflix, daj mi kanapę. Ja z miłą chęcią, możecie zrobić hashtag Netflix dawaj kanapę, ja z chęcią ją wrzucę do mojego mieszkania. Wiecie, darmowa kanapa, piechotą nie chodzi. Mimo tego, że nie do końca jest wygodna, ale Kulonowi się dobrze śpi, to będzie nowe łóżko dla Kulona. Zatem kończę już tą moją dygresję od dygresji od dygresji. Widzimy się następnym razem na Brodach z Kosmosu. Na razie.